My uczestnicy Marszu w obronie mediów katolickich i wolności słowa apelujemy o zaprzestanie dyskryminacji mediów katolickich, o szanowania konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu mediów. Domagamy się powszechnego dostępu do mediów katolickich w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę równości wobec prawa. Ignorowanie głosu milionów Polaków jest naruszeniem zasady demokratycznego porządku i konstytucyjnej gwarantowanej wolności przekonań światopoglądowych i religijnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wybrana przez prezydenta Sejm i Senat. W związku z tym chcemy zwrócić uwagę na Państwa odpowiedzialność za obecną sytuację w polskiej radiofonii, w telewizji, gdzie dyskryminowane są media katolickie i ograniczona jest ich wolność słowa. Apelujemy do Państwa o wyciągnięcie wniosków rozwiązania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie spełnia oczekiwań większości społeczeństwa. I odważne wybranie nowych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy będą przekładać interes społeczny nad polityczny, działać się z zasadą bezstronności i autentyczności, stać na straży wolności słowa i prawa do informacji.